Mogę śmiało powiedzieć, że pobyt w hotelu spa dr Irena Eris Wzgórza Delewskie przebiega idealnie. Ale ponieważ na kanale Hotelogia staram się Wam pokazywać różne opcje zakwaterowania, to na trzecią dobę przeniosłem się do siedliska. A co to takiego? Otóż siedliska to 14 mazurskich willi, które można wynająć przez hotel. W jednej z nich swój pobyt tutaj zakończę. A Wy, zanim obejrzycie ten filmik, kliknijcie przycisk subskrybuj, a po obejrzeniu komentujcie i lajkujcie. To co? Zapraszam. Na parterze znajduje się jedna z czterech sypialni, nieduża toaleta i przestrzeń wspólna, czyli salon, jadalnia i kuchnia. Ale to, co mnie podoba się najbardziej, to te przeszklenia i ilość światła, która przez nie wpada. No, zwróćcie uwagę na widok. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o wygląd krajobrazu, to jestem tutaj w okresie najmniej przyjemnym, ale mnie ta atmosfera sielskości i błogości za oknem bardzo się podoba. A wyobraźcie sobie, jak może być, gdy tam jest zielono, złoto lub biało. Według mnie siedliska to idealna opcja na wszystkie pory roku. Siedliska to również świetna opcja dla różnych konfiguracji towarzyskich, bo możemy tutaj przyjeżdżać z najbliższą rodziną, przyjaciółmi albo znajomymi. W tej kuchni możemy wspólnie gotować posiłki, ale należy pamiętać, że hotel zapewnia również pakiety z wyżywieniem. Zerknijmy teraz na górę. Na górze znajdują się trzy sypialnie i pomimo tego, że różnią się one od siebie nieco metrażem i wyglądem, to jednocześnie świetnie ze sobą konweniują. Ja ogólnie sądzę, że genialne w siedliskach jest to, że oprócz tego, że ta przestrzeń wspólna jest naprawdę przestronna, to każdy z gości może znaleźć tutaj dla siebie taką enklawę prywatności, jaką jest prywatna sypialnia z łazienką. Czyli w części wspólnej spędzamy czas, bawimy się, a później odrobina spokoju we własnym kąciku. Ja już oczywiście wybrałem sypialnię dla siebie, ale jako że do nocy jest jeszcze sporo czasu, a ja jestem nieustająco złakniony wrażeń i doznań, to wrócę teraz na teren hotelu po to, aby pokazać Wam jedno miejsce, na które zwróciłem uwagę podczas wcześniejszego spaceru. Jedną z ciekawszych atrakcji dla gości tego obiektu jest możliwość jazdy konnej. Jest to atrakcja zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Ja oczywiście poprzyglądam się tylko z odległości, a następnie podążę w stronę Cafe Plotka. Pytanie, czy udam się tam stępem, kusem czy kurzgalopkiem, ale pewne jest to, że na pewno tam trafię. Cafe Plotka to kolejny obok restauracji Oranżeria i restauracji Romantyczna punkt na gastronomicznej mapie hotelu. Tutaj możecie się zrelaksować, napić czegoś dobrego, ewentualnie przekąsić coś słodkiego albo wytrawnego. Ja, ponieważ bardzo się zmęczyłem obserwując, jak koń biega, tutaj teraz odpocznę.
Ponieważ pobyt w tym hotelu gwarantuje rozpieszczenie wszystkich zmysłów, to właśnie na takie wieczorne rozpuszczenie sobie teraz pozwalam. Jestem w hotelowym spa, do którego mają dostęp goście zarówno zakwaterowani w hotelu, jak i w siedliskach. W związku z tym teraz czas na basen i wieczorne jacuzzi. Cenę pobytu w siedlisku, która rozpoczyna się od 1950 zł, śniadania nie są wliczone. Goście mogą przyrządzać je sobie tutaj w kuchni albo wykupić po prostu w hotelu. I ja na tę drugą opcję się zdecydowałem, ale ponieważ przed wyjazdem planuję jeszcze krótką wycieczkę rowerową, to poprosiłem o śniadanie na wynos. Ładnie je sobie spakowałem i jestem gotów. W hotelu goście za dodatkową opłatą mogą wynająć rowery. Te klasyczne i te elektryczne. Ponieważ ja lubię sobie życie ułatwiać, a dodatkowo tutaj nawet w nazwie są wzgórza, to zdecydowałem się na opcję ze wspomaganiem. Mój pobyt w hotelu spa dr Irena Ellis Wzgórza Dylewskie dobiega końca. Czas się spakować i ruszać dalej. A Wy subskrybujcie kanał Hotelogia i wspierajcie nas, oglądając następne odcinki.